Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych moich słuchaczy, subskrybentów. Dzisiaj aktualizacja wróżby z kart Tarota i Lenormanda. Co wydarzy się wkrótce? Przypominam, jest to jedna wróżba, więc oglądnijcie ten filmik od początku do końca. Nie ma wyboru grup, czyli jeden filmik w całości, jedna wróżba w całości. Proszę, oglądnijcie. Zapraszam. Oczywiście witam Was serdecznie. Proszę o subskrypcje nowe, o lajki, o komentarze. I zobaczymy teraz, co jest aktualnym Waszym tematem, problemem. Karta Tarota. Co teraz jest ważne? Pięć monet. Karta pięć monet, kochani, to bieda, strata, negatywne myślenie na temat pieniędzy lub oczywiście na temat emocjonalny, jeśli pytacie o emocje, o lęki w relacji, która po prostu, nie wiem, ma jakiś deficyt. Tutaj jest karta deficytu, strachu, lęku, szukania czegoś, tak? Braku, karta braku. Niezależności, czy chodzi tu właśnie o finanse, bo w pierwszym takim interpretowaniu chodzi tu na pewno o pracę, o pieniądze, ale jeśli pytacie o relacje, to też jest strata, bieda emocjonalna, nędza emocjonalna, negatywne myślenie, lęki, no coś oczywiście, co przysparza Wam tutaj troski. Zobaczmy karty Lenormanda do tego problemu, lilie, skały, góry, pies, spotkanie i kwiaty. Więc jeśli chodzi o harmonię tej relacji, czy balans, seksualność, intymność, też tutaj jest blokada, tak? Blokada, właśnie jakiś brak, tak? Ciężkość, balast, obciążenie w tej relacji, czy obciążenie na finansach. Tutaj mamy jednak kogoś, kto jest lojalny dla Was, pomocny, przyjacielski i chce się spotkać, ale na tym spotkaniu są niestety blokady, tak, obciążenia. Ta osoba chce Was zaprosić, tak, zaprosić, randka, sympatyczne spotkanie, piękne chwile, ale są tu blokady, balast, ciężka praca, mozolna praca. Pomimo tego, że ta osoba jest Wam przyjazna, przychylna i lojalna, możecie na nią liczyć, na spotkaniu są jednak blokady, obciążenia, dlatego jest tutaj strata i brak realizacji. Także w pieniądzach, w finansach, jeśli pytacie o ten aspekt, też jest obciążenie, mozolna praca Was czeka, być może jakieś nowe rozmowy o pracę, o podwyżce, o nowym kontrakcie i tak dalej. Co wydarzy się wkrótce? Siedem kielichów. Wow, jaka piękna karta, kochani. Siedem kielichów, coś wspominacie. Dużo macie do wyboru, podjęcie decyzji jest jednak ciężkie, nie umiecie się zdecydować, czego chcecie. Brak decyzji, brak postępu, tylko życie w iluzji. Iluzja, marzenia, dużo pomysłów, dużo projektów, jednak absolutny brak realizacji. Krzyż, dom, studnia, statek i żmija. No tak, brak realizacji. Jest niby ktoś tu z przeznaczenia, coś jest dla Was ważne. Chcielibyście stabilizacji, chcielibyście, żeby coś się stabilnego tutaj rozwinęło. Macie głębokie uczucia, chcecie podróżować, spotkać się, jednak jest być może inna kobieta, są opóźnienia, są problemy. Rywalka, konkurentka, jadowita żmija, mówi o jadowitej kobiecie, o intryganckiej, pełnej jadu, która tutaj ewentualnie przeszkadza, intryguje, co powoduje naturalnie opóźnienia w rozwoju tej relacji. Jeśli pytacie o finanse, to też macie dużo pomysłów tutaj, planów być może zawodowych, finansowych, jednak nic nie umiecie
niestety wpoić w rzeczywistość, zdecydować, zadecydować, posunąć do przodu. Myślcie jednak o Waszej konkretnej stabilizacji egzystencji. Być może tutaj są problemy rzeczywiście, bo jest żmija, tak? Ktoś intryguje, ktoś przeszkadza w Waszych planach, marzeniach, ale być może jakiś wyjazd, jakaś praca dalej, za granicą nawet, może być tutaj korzystna. Niemniej jednak musicie podjąć wreszcie tą decyzję. Takie tutaj aspekty, w zależności o co pytacie, kochani, jest Was dużo, więc dopasujcie tą wróżbę do swoich pytań, do swojej sytuacji. Napiszcie mi, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.